Winna Góra została podarowana przez Napoleona generałowi Janowi Henrykowi Dąbrowskiemu za jego zasługi i zaangażowanie w wojny napoleońskie. To miejsce w sposób naturalny jest powiązane z tą historią odzyskiwania niepodległości Legionów Polskich wspaniałego człowieka, generała Dąbrowskiego, który no jest naprawdę osobą chyba niedostatecznie znaną, niedostatecznie honorowaną z jego zasługami do odzyskiwania przez Polskę samodzielności. To jest moment takiego symbolicznego właściwie objęcia we władanie tego pałacu. Oczywiście on jest w naszych rękach już formalnie od czerwca i powoli ten pałac staje się przestrzenią, w której będziemy starali się wykreować pewną nową jakość muzealną. Pałacu tym niewątpliwie wiodącym tematem zawsze będzie postać generała Dąbrowskiego, ale naturalnie powiązany z tym dość mocno jest Józef Wybicki, który bez niego Dąbrowski nie byłby tak sprawnym politykiem, tak sprawnym organizatorem, więc Józef Wybicki, teraz ich dzieła, to czyli Legiony Polskie, a również i Mazurek Dąbrowskiego, czyli nasz obecny hymn. Więc to będzie na pewno główny temat tego muzeum. Jak gdyby uzupełnieniem tego głównego wątku Dąbrowski, Legiony, hymn, będzie również, będą postaci zasłużone dla Wielkopolski. I myślę, że to będzie unikatowe muzeum właśnie pokazujące w ten sposób w historię regionu poprzez swoich najważniejszych, zasłużonych, aktywnych Wielkopolan.